W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie w ramach tegorocznej akcji Zima, której celem jest przede wszystkim zapobieganie zagrożeniu zdrowia i życia osób bezdomnych. MOPS przy każdej akcji Zima współpracuje z instytucjami i osobami, które zgłaszają interwencje. Są to przedstawiciele m.in. Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Kutnowskiego Szpitala, kutnowskich organizacji, które działają w obszarze pomocy społecznej, a także innych instytucji, które włączają się w tą akcję. Na spotkaniu omawiano działania, jakie MOPS podejmuje z partnerami akcji Zima. Monitoring miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością. Także przekazywanie i pozyskiwanie odzieży dla takich osób. Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czyli zabezpieczenie w formie ciepłego posiłku, pomoc finansowa, także kierowanie do domu noclegowego. W ramach zabezpieczenia miejsc noclegowych współpracujemy z Katolickim Stowarzyszeniem Wychowania w Trzeźwości, które znajduje się w Błogowcu, a także z PCPR-em. Chcemy pozyskać miejsca noclegowe także dla osób w domu pomocy społecznej. Równolegle trwa promocja akcji poprzez plakaty, ulotki i informacje medialne. Prosimy wszystkich Państwa na zwrócenie uwagi, czy w Waszej okolicy nie przebywają osoby bezdomne lub zagrożone bezdomnością, które przebywają w złych warunkach, w jakichś miejscach typu pustostany, działki, jakieś opuszczone budowle. Pamiętajmy, że każdy z nas może pomóc, stąd też hasło akcji: nie bądź obojętny, reaguj.